Dzień dobry moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym codzienniku biblijnym. Z Biblią na co dzień są słowa z psalmu 25. Niech nie doznam wstydu, gdyż w Tobie szukam schronienia. I z Ewangelii Mateusza z 7 rozdziału. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak się nie zawalił, ponieważ fundament miał założony na skalę. Moi drodzy, jedne i drugie słowa pokazują człowieka pełnego wiary, pełnego zaufania w to, że Bóg jest blisko, że Bóg przeprowadza. Ten człowiek z Ewangelii, z przypowieści Jezusa Chrystusa swoje życie położył na dobrym gruncie, na gruncie Boga, Jego słowa, Jego obietnic. Pewnie ci z was, którzy byli wczoraj w kościele na nabożeństwie, zwrócili uwagę na to, że w większości ewangelickich kościołów podczas kazania czytany był fragment z listu do Rzymian, gdzie apostoł Paweł wyznaje: nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Taka postawa apostoła Pawła i postawa dzisiejszych bohaterów biblijnych jest dla nas zachętą, abyśmy każdego dnia trzymali się Boga, trzymali się Jego obietnic i byli tymi, którzy chcą zaświadczyć o Bożej miłości, o Bożej łasce w całym swoim środowisku, gdziekolwiek się znajdujemy. Psalmista z przejęciem mówi: niech nie doznam wstydu, gdyż w Tobie szukam schronienia. W czym ty, albo w kim, pokładasz swoją nadzieję? Gdzie szukasz schronienia? Co jest twoją podstawą? Podstawą twojego życia i podstawą poczucia bezpieczeństwa? Bo jeśli ty sam, jeśli twoje zdolności, jeśli twoja majętność, jeśli drugi człowiek, to przecież każdy z nas ma świadomość, że to wszystko jest kruche, słabe, nietrwałe. Tylko wtedy, jeżeli w pełni zaufamy Panu Bogu, z Nim będziemy chcieli przechodzić przez radości i smutki, przez szczęśliwe i trudne dni. Wtedy będziemy mogli wyznawać, tak jak apostoł Paweł: nie wstydzę się, bo jest mocą Bożą Ewangelia dla mojego życia, dla tego, z czym wychodzę dla siebie, dla swojego życia, ale także z tym, z czym wychodzę dla drugiego człowieka. Niech Pan Bóg uczy nas, jak trzymać się mocno na fundamencie Ewangelii, jak iść z tym przesłaniem do tych, którzy nas otaczają. Dużo pokoju, dużo nadziei i poczucia bezpieczeństwa w Panu Bogu, zarówno na dzisiejszy dzień, jak i na każdy następny. Miejcie się dobrze i zostańcie z Bogiem.